Ignacy Mościcki. Kojarzy się głównie z jednym z ważniejszych polskich polityków. Ale zaskoczę cię, był również odkrywcą chemikiem. Kiedy w ówczesnym świecie zaczęło brakować saletry do produkcji nawozów mineralnych i materiałów wybuchowych, z pomocą przyszedł nasz rodak, prezydent II Rzeczypospolitej. Żeby wytworzyć saletrę, potrzebny jest azot. Mimo że wcześniej już znano metodę pozyskiwania azotu poprzez jego utlenianie w łuku elektrycznym, to dopiero Mościcki wykazał, jakie wartości dają najlepsze efekty. Odkrywca nie poprzestał na tym. Chciał wprowadzić swoją metodę do skali wielkoprzemysłowej. Ale żeby to zrobić, potrzebował wielkich kondensatorów, których w tamtych czasach nie można było kupić w sklepiku osiedlowym. Nigdzie indziej zresztą też nie można było go kupić. W związku z tym Mościcki zdecydował się na własną produkcję. Wkrótce okazało się, że jego kondensatory znalazły wiele innych zastosowań i stały się bardzo popularne. Mościcki wniósł znaczący wkład w rozwój ówczesnej nauki i przemysłu, głównie w zakresie paliw. Jak się okazało, jednym z najważniejszych jego odkryć była metoda pozyskiwania wysokiej jakości ropy z naturalnych emulsji wodnych, które wcześniej jedynie zanieczyszczały ścieki wodne. Jego odkrycia implementowano na całym świecie, między innymi w USA. Jak się okazuje, prezydent II Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki nie był wyłącznie ważnym polskim politykiem. Był również wynalazcą i przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego.